Dzisiaj zwracam się do Was z Centrum Parafialnego w Wiśle Malince, gdzie realizujemy program 72. Tygodnia Ewangelizacyjnego pod hasłem Odpuść, w tym roku ponownie online. I do tego, co chcemy tutaj robić, co w zasadzie robimy już od kilku dni, nawiązują słowa psalmu 79, przeznaczone na środę 7 lipca. Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego. Dla chwały imienia Twego wybaw nas i odpuść grzechy nasze dla imienia Twego. Hasło odpuść można różnie rozumieć. Odpuść sobie, odpuść komuś. A czy pamiętamy o tym, jak ważne jest to, abyśmy zwracali się tymi słowami do naszego Boga? Odpuść grzechy, bądź mi łaskawy, daj mi kolejną szansę, pomóż w codziennym życiu. Do tego nawiązuje program tegorocznego tygodnia. Do tego nawiązuje zespół CME w swoich utworach. Do tego nawiązują seminarzyści, wykładowcy. Cała bardzo szeroka paleta programu stara się pokazać, jak niezwykłym i jak wartościowym może być to, aby odkrywać owo odpuszczenie w naszym duchowym życiu. Tylko Bóg jest w stanie w pełni odciążyć nas, zabrać z naszych barków jakiekolwiek brzemię, jakiekolwiek ciężary. Tylko Bóg jest w stanie jako pierwszy odpuścić nam grzechy, a zarazem dać nam przykład, jak my mamy zachowywać się względem siebie. Dlaczego mamy to robić? Dlaczego to odpuszczenie jest tak ważne? Czytamy w psalmie 79 dla chwały Jego imienia. Wszystko to, co chrześcijanie powinni robić, a zatem to, jacy mają być względem siebie, jacy mają być względem Boga, to wszystko ma być czynione na Bożą chwałę. A zatem niezależnie od tego, czym się zajmujesz, czy pracujesz, czy odpoczywasz, czy służysz Panu Bogu, czy teraz masz taki czas, w którym trudno jest Ci się odnaleźć, bo liczba wyzwań jest zbyt przygniatająca. Ten czas to dobra okazja, by zastanowić się, na ile temat odpuszczenia jest dla mnie ważny. Na ile jest istotny w mojej relacji z Bogiem, a na ile dotyczy tego, czym się zajmuję, gdzie pracuję, z kim przebywam, jakie są moje relacje rodzinne, relacje zawodowe. Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego. Dla chwały imienia Twego wybaw nas i odpuść grzechy nasze dla imienia Twego. Cokolwiek robimy, wszystko mamy robić po to, aby oddawać chwałę naszemu Bogu. A zatem, jeżeli chcesz odpuścić samemu sobie, jeżeli chcesz odpuścić winy, krzywdę komuś innemu, jeżeli chcesz prosić Boga o to, by tobie odpuścił, rób to na Bożą chwałę. Rób to, aby doświadczyć Jego mocy. Rób to, aby przekonać się, jak niesamowitych rzeczy może dokonać w Twoim życiu. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, byście uczestniczyli w programie 72. Tygodnia Ewangelizacyjnego na kanale Centrum Misji Ewangelizacji. Codziennie bardzo istotne, bardzo ciekawe rzeczy. Zachęcam. Skorzystaj. I odpuść sobie, innym, a także pamiętaj, by o to odpuszczenie prosić naszego Boga. Dobrego dnia.